Czym ogrzewany jest dom? Poproszę o cenę dokładnie takiego domu. Jaka jest cena i czas realizacji? Jaka jest różnica w stanie deweloperskim, surowym i pod klucz? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku, ale zanim to zrobię, nie zapomnijcie dać nam subskrypcji, ponieważ większość z Was tego jeszcze nie robi. Ja nazywam się Piotr Hochu i zapraszam Was do nowej serii technicznej, w której odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Jaka jest różnica w stanie deweloperskim, surowym i pod klucz? Co zawiera cena na stronie? To bardziej szczegółowo wytłumaczę Wam przy naszej ściance pokazowej. Na przykładzie tego przekroju pokażę Wam, gdzie są różnice pomiędzy stanem podstawowym, deweloperskim i wykończonym, i przy okazji opowiem o materiałach, które używamy właśnie w zeszłym przekroju. Więc zaczynając od najważniejszej kwestii, czyli samej konstrukcji. Drzewo konstrukcyjne, które tutaj widzicie, jest to drzewo C24, które sprowadzamy z krajów skandynawskich, głównie ze Szwecji. Dlaczego? Ponieważ. W krajach skandynawskich jest dużo krótszy okres wegetacji i drzewo, żeby urosnąć do odpowiedniego rozmiaru już do ścięcia, potrzebuje znacznie więcej czasu, co przekłada się na to, że jest bardziej zbite, można powiedzieć. Z powodu tego powolnego przyrostu jest więcej drzewa w drzewie, przez to to drzewo jest dużo bardziej twarde, jest dużo bardziej stabilne. I my korzystając z tego rodzaju surowca wiemy o tym, że konstrukcja domu będzie stabilna. Oczywiście samą konstrukcję na etapie procesowania, pozwolenia czy też zgłoszenia nasz konstruktor przelicza, Dostosowując to do parametrów danego miejsca, wysokości na terenem, możliwych natężeń wiatru, albo tą konstrukcję zagęszczamy, lub nie. Natomiast na pewno jest już z naddatkiem w każdym jednym miejscu, tak abyśmy byli spokojni, że ten dom będzie bardzo trwały i będzie wytrzymały na wszystkie anomalia pogodowe. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie nasz film właśnie na kanale, gdzie pokazywaliśmy inwestycję naszego klienta, który opowiadał o tym, jak nasz dom przetrwał anomalia trąby powietrznej. I tak mamy konstrukcję budynku, czyli cała konstrukcja, którą tutaj widzicie z drewna C24. W momencie, kiedy konstrukcja jest już postawiona, zamykamy taką konstrukcję, zobaczcie tutaj, płytą termoblock Płyta Termoblak jest to płyta niemieckiej firmy bardzo bardzo wysokiej jakości. Jeżeli ktoś nie zna, polecam, aby sobie wygooglować, zobaczyć, jeżeli chodzi o solidność wykonania ich materiałów. Są to po prostu sprasowane wióry drzewne zaciągnięte masą bitumową, stąd też ten kolor. Ona ma służyć zamknięciu takiego budynku. Inne firmy na tym etapie montują wiatroizolację, natomiast my zdecydowaliśmy się na właśnie tą płytę Termoblak z powodów takich, że wzmacnia konstrukcję, jest dodatkowym dociepleniem i dzięki tej masie bitumowej jest również odporna na wilgo. Wybór właśnie tych produktów, jak płyta Thermoblack Steiko, nie jest przypadkowa, ponieważ powiem wam o tym w dalszej części tego odcinka. Kluczowe w takim domu jest otwartość dyfuzyjna. Co to jest? Powiem o tym za chwilę. Natomiast. Właśnie będę wracał do tej płyty, która jest kluczowym elementem tej otwartości dyfuzyjnej. Na płytę mamy nabity rusz instalacyjny, elewacje dwukrotne, łaty i kondrułaty. Elewacje wykonujemy w standardzie zawsze z modrzewia, czyli też zwracacie na to uwagę. Jeżeli ktoś proponuje Wam inną elewację niż modrzewiową, będziecie musieli taką elewację malować. Też często pytacie, czy tą elewację trzeba malować. No właśnie nie. Jeżeli chodzi o modrzew, nie po to się go instaluje, żeby go malować. Modrzew ma naturalnie spatynować. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda proces patynowania, zobaczycie to za chwilę. Zobaczycie, jak to dreno się zmienia w czasie. Natomiast jest to proces bardzo pożądany. Od strony mechanicznej ten modrzew będzie nawet jeżeli spatynuje, zestarzeje się będzie chronił taki budynek, będzie spełniał swoją rolę. Natomiast jeżeli skorzystalibyśmy ze świerku, no to trzeba wiedzieć, że co 3-4 lata trzeba taki dom odmalowywać, żeby ten dom jakby ten świerk nie zniszczył się od warunków atmosferycznych. Dość istotnym rozwiązaniem, jakie wprowadziliśmy jest siatka deratyzacyjna przeciwko gryzoniom. Jest to dosyć kluczowe w momencie... Zamykania elewacji, ponieważ gdybyśmy tej deratyzacyjnej siatki nie wykonali, to wtedy jakiekolwiek myszy. Kuny mogłyby wejść pod elewację i oczywiście ją uszkodzić. Natomiast w tym momencie, jeżeli jest ta siatka tutaj metalowa, one wejdą co najwyżej 2-3 centymetry i nie będą miały możliwości wejść dalej pod elewację. A żeby jeszcze dodatkowo ją zamknąć, mamy tutaj opaskę metalową, którą kładziemy na płycie fundamentowej, czyli, czyli tutaj normalnie jest płyta fundamentowa. Płyta fundamentowa jest obrobiona właśnie tą blachą. Następnie jest bity do tego właśnie róż instalacyjny pod elewację. Ta siatka terazystacyjna i zamknięcie elewacji właśnie modrzewiem. Służy również po to, aby taką konstrukcję wzmocnić, docieplić, zamknąć ten dach właśnie od góry termoizolacyjnie, czyli oprócz następnych etapów, jakie będę opowiadał termoizolacji, to jest pierwszy etap właśnie zaczynając od najwyższego etapu dachu. Następnie na tą płytę termo kładziemy wiatroizolację. Wiatroizolację spuszczamy aż do ściany kolankowej. Na wiatroizolację bijemy właśnie łaty, kondrułaty i pokrycie dachowe z blachy na rąbek, gdzie zakończamy to gąsiorem. Podsumowując stan podstawowy: konstrukcja zamknięta płytą termoblach sztejkowo, na to jest różni instalacyjny pod elewację, wentylowaną elewacja z modrzewia, siatka deratyzacyjna przeciwko gryzonią. Dodatkowo płyta termo na dach, na której położona jest wiatroizolacja, różni instalacyjny pod blachę na rąbek i wszystkie okucia blacharskie. Również w stanie podstawowym jest stolarka okienna trzy szybowa PCV, drzwi wejściowe. Natomiast wewnątrz budynek jest to stan surowy zamknięty, czyli widzicie dokładnie tą płytę od wewnątrz. Strop jest z płyty MFP i ściany działowe są wydzielone konstrukcyjnie. Więc jakby budynek z zewnątrz wygląda dokładnie tak jak go widzicie, a wewnątrz jest to właśnie stan powiedzmy surowy zamknięty. Kolejnym etapem jest wykonanie stanu deweloperskiego, czyli stan podstawowy mieliśmy już omówiony. Stan deweloperski jest to właśnie wzbogacenie tego stanu podstawowego o instalacje. Jakie to są instalacje? Już pokazuję. Najpierw należy wykonać termoizolację, czyli wiadomo wykonujemy ją od wewnątrz budynku, ale tutaj na przekroju widzicie dokładnie jak to wygląda. W standardzie montujemy pierwszą warstwę ocieplenia z wełny skalnej lub drzewnej. Obie te wełny mają bardzo wysokie właściwości termoizolacyjne, więc montujemy jedną albo drugą. Następnie montujemy paroizolację. Na paroizolację nabijamy ruszt instalacyjny. W ruchu instalacyjnym montujemy wszystkie instalacje kanalizacyjne, elektryczne i wodne po to, żeby nie uszkodzić paralizacji. Właśnie poruszamy się tylko i wyłącznie w tej przestrzeni ruchu instalacyjnego. Następnie wszystkie instalacje dociskamy jeszcze dodatkowymi 5 cm wełny skalnej lub drzewnej, czyli łącznie mamy w dachu 20 plus 5, w ścianach 15 plus 5 i zamykamy to w stanie deweloperskim, zamykamy płytą karton-gips. Jeżeli. Klient nie wie na tym etapie, czy chce wykończyć w drewnie, w płycie, w sklejce, czy jakimkolwiek innym wykończeniu. Zawsze zamykamy ścianę płytą karton-gips bez malowania i szpachlowania. Więc reasumując, stan deweloperski to jest dokładnie to, co powiedziałem przedtem. Stan podstawowy plus termoizolacja, wszystkie instalacje, zamknięcie ścian płytą karton-gips. Strop jest z płyty MFP, tak jak już wspomniałem. Również wygłuszamy strop tak, żeby nie przenosił drgań przy korzystaniu właśnie z pokojów na górze. Ściany działowe również są wygłuszone wełną skalną lub drzewną, więc tak naprawdę ten stan jest kompletny. Poznaliście już różnicę pomiędzy każdym kolejnym etapem budowy, ale teraz chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę, dlaczego u nas wygląda właśnie tak, a nie inaczej ściana. Przede wszystkim, co nami kierowało. Ekologia, czyli dobór odpowiedniego rodzaju materiałów. Druga rzecz, otwartość dyfuzyjna takiego budynku. Ponieważ tak jak powiedziałem na początku, jest dużo firm, które chcą opracować swoją własną technologię. Natomiast często jest tak, że implikują technologię z tradycyjnego budownictwa do budownictwa drewnianego. Co się nie sprawdza. U nas w firmie mamy bardzo dużo ludzi, którzy znają się na budownictwie, są technologami, inżynierami i opracowaliśmy taki przekrój ściany, który powoduje to, że ten dom jest bardzo bezpieczny w użytkowaniu. Co jest kluczowe w takim budynku to wykonanie odpowiednich przegród. U nas wygląda to tak, że tak jak e, informowałem wcześniej, jest konstrukcja, którą właśnie zamykamy płytą Termoblasztejko. Tutaj wszystkie przegrody wewnątrz już poznaliście, czyli termoizolacja wełną, paroizolacja, kolejna raz wełna i ściana. Drugim ważnym czynnikiem jest ekologia, tak naprawdę i spójność tego, co robimy. Tak jak powiedziałem, nie korzystamy z płyt OSB, tylko z płyt MFP korzystamy z wełny drzewnej lub skalnej, dlatego że zostawiają one bardzo niski ślad węglowy co w dzisiejszych czasach, o ile kilka lat temu było to nie tak kluczowe jak dzisiaj, to teraz. Już coraz bardziej słyszymy o właśnie śladzie węglowym, który budownictwo zostawia ze sobą. W budownictwie tradycyjnym ten ślad węglowy jest bardzo wysoki, dlatego też jest wypierane przez budownictwo właśnie drewniane. A jeżeli, jeżeli dołożymy to właśnie dobrej jakości produkty, czyli właśnie płyty drzewne, odpowiednie drzewo, wełnę drzewną lub skalną, elewację właśnie modrzewiewą, a nie na przykład tynk, to wtedy mamy już naprawdę taki budynek, który zostawia bardzo niski ślad węglowy, co jest naprawdę kluczowe w tym czasie. No więc widzieliście, jak wygląda już przekrój naszego budynku, widzieliście poszczególne etapy od stanu podstawowego do stanu deweloperskiego. Jeżeli macie jakieś pytania, które nurtują was, napiszcie w komentarzu. Na pewno na nie odpowiemy. Zbierzemy wszystkie pytania, które najczęściej się powtarzają. Rozpoczynamy tą serię właśnie pytań i odpowiedzi, dlatego, że bardzo często pojawiają się podobne pytania. Nie chcemy was zostawiać bez odpowiedzi, więc zbierzemy je w takich filmach i Odpowiemy na nie szczegółowo, ponieważ pisemnie pod komentarzem jest to zbyt krótka forma przekazu. Wolelibyśmy to rozwinąć właśnie w takiej serii jak dzisiaj. To już wszystko w tym odcinku. Dzisiaj wyjątkowo nagrywaliśmy z Brzezia, gdzie jesteśmy w budynku Timbermont 54. To jeden z naszych budynków pokazowych. Zachęcam, przyjedźcie do nas, odwiedźcie nas, porozmawiajcie z naszymi specjalistami. Być może jeszcze bardziej wnikliwie odpowiedzą na pytania, które nam zadajecie. Mi nie pozostaje nic innego jak pożegnać się z Wami na dzisiaj, natomiast nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy do Waszej. Dyspozycji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!